Cześć, witajcie z tej strony Grid. Ostatnio u mnie na streamie padło pytanie, jak grać w NG+. Wiecie co, no kurczę, tak żeby sprawiało wam przyjemność. No to przede wszystkim. Nie wiem, czy jestem w stanie wam powiedzieć, jak macie w to grać. No wiadomo, każdy ma jakieś tam inne preferencje, ale mogę wam pokazać, jak ja to robię. Oczywiście, zaczynamy na Guardianie, lecimy do Alpha Centauri, stały punkt programu, nie ma tutaj nic dziwnego, nic nadzwyczajnego. Tylko jedna ważna informacja, nim w ogóle do NG+ się przeniesiemy. Za każdym razem, kiedy będziecie mieli odpalić napęd grawitonowy i skoczyć, zróbcie wcześniej sztywnego save'a, ponieważ różne nieprzyjemne rzeczy mogą nas zaskoczyć w nowym NG, zresztą wam za chwilę tutaj to pokażę. Także lepiej mieć jakiś backup i móc się cofnąć. Oczywiście po wylądowaniu lecimy do loży, żeby pogadać z Sarą. Tutaj trafiłem na całkiem sympatyczne NG, w którym konstelacja nie istniała, zamiast niej były dzieciaki. Welcome to Constellation. I thought I was playing Sarah Morgan. You're supposed to be Sam Coe. No one can play Sam Coe until we find the right hat. Wait, i powiem wam szczerze, naprawdę miałem ochotę w tym uniwersum zostać i pograć. Niestety po zejściu do piwnicy odkryłem jeden mało sympatyczny szczegół. Za chwileczkę do niego przejdziemy. Tylko skończę tutaj gadać z młodzieżą. Nie będę opisywał teraz, co robię, ponieważ no niestety NG będę powtarzał. Także przy drugim podejściu powiem, co działam, jak działam i dlaczego właśnie w ten sposób działam. No i tu się pojawiła przykra niespodzianka. Okazało się, że mam brak dostępu do ekwipunku. Po prostu gra nie pozwala mi wejść do ekwipunku, więc musiałbym ją chyba przechodzić na piąchach albo, nie wiem, samymi mocami, co też jest dla mnie jakimś absurdem. Dlatego no niestety ten sztywny zapis, o którym wspominałem, się przydał. No i musiałem go wykorzystać, pomimo że chciałem w tym uniwersum pozostać. Także ponownie wbijamy do loży, gadamy z Sarą. No teraz trafiłem na zwykłe NG już, niestety nie żadne udziwnione, więc wszystko potoczy się w miarę normalnie. Tutaj musimy podjąć pierwszą ważną decyzję. Czy chcemy robić linię fabularną, czy ją pomijamy? No ja akurat przez NG od 1 do 9 chcę przeraszować, więc każdorazowo pomijam misję główną, żeby no nie tracić zbędnych godzin, nie? Na zrobienie jej. To daje nam możliwość, że od razu będziemy zbierać artefakty, zbierać moce i będziemy mogli spuścić w pierdol Astranom. So, that's what we're looking for. This is, I think we're past the point. In any event, and if what you've told us about, I want you to check with Vladimir on the eye. You track down the artifact. If anyone. Now let's get out there and see the truth. No i podstawowe rzeczy. Pamiętajcie o przewodniku konstelacji, który każdorazowo będzie leżał na biurku. Pamiętajcie, że w piwnicy posiadacie broń, którą możecie sobie wziąć. Dostaniecie też jakąś tam broń od Sary plus trochę kredytów.
nie wiem czy, bo nie próbowałem, nie warto by było zasejwować sobie na przykład przed wejściem do konstelacji i w razie czego wczytywać save'a, żeby dostać jak najlepszą giverę. Nie sprawdzałem, czy tutaj też randomowo, ale te kilka NG, które robiłem, no za każdym razem dostawałem co innego, więc podejrzewam, że jak ze wszystkim mamy tutaj randomizację. Także zabieramy broń, pamiętamy o kombinezonie, tutaj się zakręciłem, nie to pomieszczenie. Jak widzicie, ciągle można spokojnie zabrać, wystarczy tylko odpowiednio trafić w szczelinę między drzwiami a obudową i możecie zabrać z manekina strój. Tu poleciałem sprawdzić, czy mam coś w sejfie, ponieważ miałem wczytanego moda, że mogę z poprzedniego NG przenieść przedmioty, no ale nie działa, więc się nie udało oszukać. Teraz, pamiętajcie, żeby drugi raz zagadać z Sarą, żeby móc ją przyłączyć do załogi naszego statku, ewentualnie wykorzystać jako towarzysza. Pamiętajcie też, żeby zabrać Wasko, ponieważ no to się dobrze ulepsza systemy naszego statku, więc warto dziada zabrać ze sobą, nie? Zawsze jego bonusy jakoś tam wzmocnią nasz statek. Tutaj akurat dostałem dość przyzwoitą broń, więc sobie ją zatrzymam. Dokupię do niej tylko amunicję. Dzięki temu, że sobie zaznaczam ją jako ulubioną, wiem czego nie sprzedawać. Także za chwileczkę udamy się do sklepu. Czego nie będziemy chcieli, to sprzedamy, dokupimy sobie amunicję, może jakąś fajną broń, jeżeli uda się znaleźć i ruszamy. W najbliższym sklepie sprzedaję to, czego nie będę używał, czego nie potrzebuję, czy to tam są jakieś surowce, które są na Guardianie, czy broń, którą zajumałem z piwnicy. Możecie oczywiście obrobić konstelację całą, ponieważ no, przedmioty zabrane stamtąd nie są kradzione i je sprzedać. No ale mi się nie chce tak bawić. Mówię, robię tutaj NG na czas, więc dokupuję tylko amunicję, której będę używał, żeby mieć zapas chociaż na pierwszą walkę. Sprzedaję to, czego nie potrzebuję. Chyba, że trafię na jakąś naprawdę fajną spluwę, no to wtedy się zastanowię nad jej zakupem. No i kiedy już jestem w ten sposób wyposażony, no tutaj trudny cel, moja ulubiona snajperka zwróciła moją uwagę i pomimo, że jest w cholerę droga, i tak zdecydowałem się ją kupić. No ale, wracając. W ten sposób wyposażony, czyli przynajmniej w jedną broń, przynajmniej w jakieś 100 sztuk amunicji do niej, ruszam na poszukiwanie statku, ponieważ Guardian na niskich levelach jest naprawdę taką padaczką, że przy walce z trzema astranami, która będzie przed zakopaną świątynią, po prostu dostaniemy baty aż miło, nie? Jak zdobyć statek? No mi się tutaj akurat udało, w kosmosie trafiłem na karmazynową flotę, więc rozwaliłem mu silniki, zadokowałem i zająłem się przejmowaniem statku. Oczywiście możecie też sobie po prostu polecieć na którykolwiek z księżyców, wylądować na nim i liczyć na farta, że coś fajnego wyląduje. Raczej polujcie na klasę C, albo jakąś fajną klasę B, no klasy A są dość marne tutaj i byśmy mogli mieć problem w starciu z astronami, podobnie jak na naszym Guardianie. Dodatkową zaletą abordażu statku jest to, że no, zdobędziemy troszeczkę amunicji, a może i nawet jakąś fajną spluwę, więc zawsze jest szansa, że coś fajnego wpadnie
a z całą pewnością statek się przyda. Przynajmniej mówię w tych pierwszych NG, kiedy Guardian jest no naprawdę słabym statkiem, nie? I tak wyposażeni, czyli w odpowiedni statek, w odpowiednie uzbrojenie, możemy udać się do Władimira, który znajduje się na oku. Da on nam namiary na świątynię, w których znajdziemy artefakty. Ja robię w ten sposób, że wpierw szukam wszystkich mocy, czyli ten pierwszy rzut, który nam Władimir podaje, to jest 14 mocy, jeżeli mnie pamięć nie myli. Zdobywam 14 mocy. Później zdobywam wszystkie dostępne artefakty, jakie mogę zdobyć, łącznie z tym w zakopanej świątyni. Tak, żeby mieć wszystkie. Nie wchodzę do jedności, tylko wracam do Władimira, który mi podaje namiary na kolejnych 10 świątyń, w których zdobywam pozostałe 10 mocy. Czyli w każdym NG, przez które przechodzę, staram się zdobyć 24 moce, żeby w NG10 mieć już je wszystkie wymaksowane. Tutaj dziwne rzeczy się czasami dzieją z postaciami, ponieważ miałem zainstalowany mod, który pozwalał mi zabierać kombinezony z pokonanych przeciwników. Niestety po ostatnim patchu on przestał działać, więc pewnie póki nie zostanie zaktualizowany, o ile zostanie zaktualizowany, bo słyszałem, że coraz więcej moderów się wycofuje z modowania Starfielda, jako że no nie podoba im się po prostu ta gra. A wracając, dopóki nie zostanie zaktualizowany, po prostu no nie ma co go instalować, ponieważ tak jak mówiłem, przestał działać. I co? Jeszcze jedna ważna rzecz. W momencie, kiedy dotrę do... Przepraszam, ciągle mnie choróbsko trzyma. W momencie, kiedy dotrę do NG9, zbuduję sobie ekspiarkę, ponieważ w NG10 chcę mieć już wszystkie skille, których będę chciał używać, wymaksowane. Nie chcę zdobywać levelów w NG10. W NG10 chcę się zająć po prostu grą, robieniem questów, budowaniem linii handlowych, budowaniem posterunków, nie patrząc już na ekspienie postaci. Także w NG9 wymaksuję sobie postać. W tej chwili mam level tam chyba 110. Dlaczego? Dlatego, żeby astrański skafander, który dostanę w NG10, był tym najlepszym skafandrem, którego już nie będę zmieniał. O co mi chodzi? Pierwszą grę generalnie skończycie mniej więcej na poziomie 40. Jeżeli przeraszujecie przez te 10 NG, no to będziecie mieli mniej więcej level jakiś 50. Także w NG10 wchodzicie na 50 levelu, dostajecie skafander na 50 level, ale chcecie wymaksować waszą postać, ponieważ no chcecie się zająć, nie wiem, botaniką, egzobiologią, posterunkami czy czymkolwiek innym, albo może wszystkim naraz. I maksujecie tą postać gdzieś do levelu 150, może 160. I co? I w tym momencie skafander, który dostaliście na ten 50 poziom, jest zwykłą szmatą, ponieważ byle ochłap, tak, pirat czy jakiś inny tam dupek ma lepszy kombinezon niż wasz, ponieważ on ma na levelu tam 100 którymś, a wy macie kombinezon na levelu 50. Dlatego w NG9 chcę zakończyć levelowanie postaci,
i NG10 już zająć się zwykłą grą bez podnoszenia skilli. Także NG9 będzie się różnić troszeczkę od tych pozostałych, ponieważ zbuduje ekspierkę na beset i wymaksuje wszystkie skille. No i co? No to chyba by było na tyle z takich podstawowych informacji. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to dogram, ale wydaje mi się, że mniej więcej przekazałem wam wszystko, w jaki sposób mam zamiar zrobić NG. Czyli zróbmy sobie w telegraficzny skrót tego, o czym mówiłem. Przed przejściem do nowego NG, twardy save, to jest podstawa. Dostajemy kasę od Sary, dostajemy jakąś spluwę od Sary, zabieramy spluwy z piwnicy, czego nie używamy, sprzedajemy, kupujemy sobie broń, ewentualnie, jeżeli broń fajną dostaliśmy, amunicję do tej broni, zdobywamy jakiś fajny statek, lecimy do Władka na oko, on daje nam namiary na świątynię, zdobywamy 14 mocy, później zajmujemy się szukaniem artefaktów, zdobywamy wszystkie artefakty łącznie z tym z zakopanej świątyni, żeby Władimir mógł nam dać kolejne namiary na świątynię, zdobywamy ostatnie 10 mocy, przechodzimy do kolejnego NG. W NG9 maksuje swoją postać pod względem skilli, żeby w NG10 już nie musieć podnosić levela. Pozostałe rzeczy robię tak samo. No i przechodzimy do NG10 i w NG10 sobie gramy tak, jakbyśmy dopiero zaczęli grę. Wybieramy, że chcemy przejść główną linię fabularną ponownie i się delektujemy rozgrywką. No i to by było tyle. Dzięki śliczne za oglądanie. W razie czego pytajcie, chętnie odpowiem. Na razie i do zobaczenia. Cześć.